Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Wybaczcie, że tak dawno mnie nie było, ale po prostu nie miałam do tego głowy i zajęcie się córką oraz różnymi kwestiami jej zdrowia były w tym momencie no po prostu ważniejsze. Ale dziś wracam do Was z historią, która jest ze mną od bardzo dawna, jeszcze za czasów pierwszego odcinka dotyczącego sprawy Lindbergów. Wciąż miałam przyczepioną karteczkę na mojej tablicy korkowej z adnotacją o tej sprawie. Nie wiedziałam wówczas zbyt wiele na temat tej sprawy, ale natknęłam się na nią, gdy czytałam jakieś tam stare polskie dzienniki, szukając właśnie informacji o sprawie Lindbergów. Był to jeden z wielu artykułów, ale tragedia, jaka stała za tym artykułem, była tak potężna, że wciąż nie mogłam się otrząsnąć, gdy między jedną książką a drugą o Lindbergie czytałam informacje na temat dzisiejszej sprawy. Myśląc o temacie dzisiejszego odcinka, cały czas gdzieś tam podświadomie odsuwałam tę sprawę od siebie i nawet jak na moje standardy podcastowe, jest to naprawdę brutalna i potworna sprawa. Jednak przez ostatnie dni, przez ostatnie miesiące, tygodnie, ta sprawa wciąż wracała do mnie jak bumerang. Wciąż spoglądałam na tę krótką notkę na mojej tablicy i stwierdziłam, że po prostu muszę o tym nagrać, bo ta sprawa dotknęła mnie zwłaszcza jako matkę. I chyba obok małej Grace, która została zamordowana i skonsumowana przez Alberta Fisha, to sprawa Marion Parker jest na równi przerażająca. W ogóle sprawy dzieci szczególnie mnie dotykają, myślę, że nie tylko mnie, ale w szczególności wtedy, kiedy dzieci te ponoszą śmierć w tak bestialski sposób. Zatem ostrzegam już na samym wstępie, że sprawa Marion Parker jest dosłownie na najwyższym poziomie zezwierzęcenia ze strony sprawcy. Jak wiecie, w moim podcaście nie ma żadnych fotografii, a i opis zbrodni postarałam się przedstawić w jak najbardziej łagodny sposób. Dodam również ostrzeżenie w momencie, kiedy zaczną się opisy, czy co bardziej brutalniejsze kwestie. Wiem, że oczywiście jest to podcast kryminalny, jest to kanał kryminalny, aczkolwiek nawet ja nie chcę epatować nieludzkimi opisami, bo takie sprawy można też przedstawić przede wszystkim z poszanowaniem i z szacunkiem dla ofiar. A teraz już bez zbędnego wstępu, który jak zwykle trochę zajął, zapraszam Was do wysłuchania okrutnej historii Marion Parker. Nasza dzisiejsza opowieść rozpoczyna się w roku 1906, kiedy to bardzo znany i szanowany bankier w Los Angeles, Perry Marion Parker, poślubił swoją ukochaną Geraldine Hazel, która po ślubie również przyjęła nazwisko Perry. Perry Parker urodził się 16 grudnia 1879 roku w Mansfield w stanie Pensylwania, a jego rodzicami byli William Casper i Mary Alice Parker, którzy oprócz Perry'ego doczekali się jeszcze czwórki dzieci, trzech córek i jednego syna. Geraldine natomiast urodziła się 7 stycznia 1888 roku w Missouri i niestety nie znalazłam informacji dotyczących jej matki. Wiem tylko, że jej ojciec nazywał się John H. Hazel, a ona sama nie była pierwszym dzieckiem państwa Hazel, ponieważ w marcu 1880 roku urodził się jej brat J. Donnie Hazel, który niestety zmarł w sierpniu tego samego roku, mając zaledwie 4 miesiące. Ogólnie niestety nie znalazłam za dużo informacji na temat dzieciństwa zarówno Perry'ego, jak i Geraldine oraz tego, jak się w ogóle poznali. Jednak myślę, że wobec całej historii nie są to bardzo potrzebne informacje i jakoś będziemy mogli się bez nich obejść. W każdym razie, jak wspominałam, para pobrała się w roku 1906, gdy Perry piastował już stanowisko naczelnika First National Trust and Saving Banks w centrum Los Angeles. Zatem Parkerowie byli na tyle majętni, że osiedlili się w rezydencji przy South Wilton Place. Ich pierwszym dzieckiem był syn urodzony 14 czerwca 1907 roku, któremu nadali imiona Perry Williard,
a 8 lat później, 11 października 1915 roku, przyszły na świat córki Marjorie Helen i Marion Frances. Nie za wiele wiadomo również na temat dzieciństwa całego rodzeństwa, ale czytając źródła można wywnioskować, że Parkerowie byli szczęśliwą i kochającą się rodziną, która spełniała swój ówczesny amerykański sen. Niestety często zdarza się, że ta nasza dobra passa w życiu zostaje nagle przerwana w postaci tragedii lub nieszczęścia. I tak też było w tym przypadku. Kiedy dzienniki miesiącami rozpisywały się na temat przelotu Charlesa Lindbergha nad Atlantykiem, w tych samych dziennikach opisywana była tragedia, jaka dotknęła rodzinę Parker. W czwartek 15 grudnia 1927 roku Marion Parker uczestniczyła w takim spotkaniu klasowym przed właśnie Wigilią w swojej szkole Mount Vernon Junior High School w Los Angeles, w związku właśnie ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Niestety nie było dane długo radować się Marion wraz z klasowymi kolegami, ponieważ w pewnym momencie została ona wezwana do gabinetu dyrektorki, pani Mary Holt, gdzie otrzymała informację o wypadku samochodowym, któremu uległ jej ojciec. Tę informację przekazał dyrektorce pewien dobrze wyglądający i schludnie ubrany młody mężczyzna, który zjawił się właśnie tego poranka w szkolnym sekretariacie. I Marion miała udać się do domu właśnie wraz z tym brązowo-włosym młodzieńcem, który przedstawił się jako Cooper i był pracownikiem banku, w którym pracował również ojciec Marion Parker. Oczywiście dość dziwne było to, że w tym spotkaniu u dyrektorki nie uczestniczyła siostra Marion, ale młodzieniec był na tyle wygadany i zorientowany w całej sytuacji, że dyrektorka uwierzyła w każde słowo, jakie on wypowiedział. Poprosił nawet dyrektorkę o to, aby zadzwoniła do banku w celu potwierdzenia jego tożsamości i całej historii, co miało utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że mówi prawdę. A był tej prawdzie tak pewny siebie, że wiedział, że nikt takiego telefonu po prostu nie wykona. I nikt niestety tego w zakładzie pracy pana Parkera nie zweryfikował. Tylko wypuszczono mężczyznę wraz z dziewczynką. Oczywiście w późniejszym czasie dyrektor próbowała tłumaczyć się z tej decyzji, ale nic już prócz prób tłumaczenia nie mogła niestety zrobić. Wracając jednak do grudniowego poranka, to pragnienie Marion, aby jak najszybciej być przy ukochanym ojcu, była tak ogromna, że nawet nie zdawała sobie sprawy z potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie mogło jej grozić ze strony tego młodzieńca. Co smutne, jedną z ostatnich osób, która widziała Marion, była jej siostra bliźniaczka, gdy przypadkiem zobaczyła Marion i nieznajomego mężczyznę, kiedy wspólnie wsiadali do jego samochodu. Nic nie zbudziło u nikogo podejrzenia, mimo że całkiem niedawno, bo w roku 1924 doszło do innego głośnego porwania, mianowicie porwania 14-letniego Bobiego Franka, który również pochodził z takiej bardzo bogatej, takiej bardzo zamożnej rodziny, nawet o wiele bogatszej niż rodzina Parkerów, ale o tym może opowiem innym razem. To jest historia na inny podcast, ale również szalenie interesująca. W każdym razie nikomu nie przyszło nawet do głowy, aby być bardziej ostrożnym. Chodzi mi tutaj oczywiście bardziej o te osoby dorosłe, które wydały Marion mężczyźnie. Gdy do domu wróciła tylko Marjorie, Geraldine Parker była tym faktem mocno zaniepokojona, bowiem nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Więc zatelefonowała do koleżanek, do przyjaciółek, dziewczynek, aby dowiedzieć się, czy może Marion nie postanowiła po spotkaniu klasowym udać się do którejś z nich w odwiedziny. Niestety żadna z nich nie wiedziała, gdzie wówczas znajdowała się Marion, więc rodzice dziewczynki zaczęli denerwować się coraz bardziej, a ten niepokój przerodził się w ogromny strach i histerię, kiedy jeszcze tego samego wieczoru wysłano telegraf z biura Western Union Alhambra w Kalifornii do samego Perego Parkera. W telegrafie zawarte było żądanie okupu oraz informacja, że mała Marion została porwana. Telegraf brzmiał, cytuję: Marion jest bezpieczna.
Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Ingerencja w moje plany jest niebezpieczna. Podpisano George Fox. Następnego dnia do Parkera wysłano specjalny list z dostawą, w którym porywacz zażądał $1500, aby odzyskał córkę, aby mógł odzyskać córkę. Oczywiście w liście porywacz zapewniał, że jeśli ojciec spełni jego żądanie, to Marion wróci do domu cała i zdrowa, ale jeśli nie ustosunkuje się do jego woli, to więcej dziewczynki nie zobaczy. W drugim liście nakazano zebrać Parkerowi $1500 w 20-dolarowych certyfikatach złota, które miały być dostarczone jeszcze tej samej nocy. Był też specjalny list od samej Marion, w którym błagała rodziców, aby zrobili to, o co prosił porywacz. Cytuję: Drodzy tatusiu i mamusiu, szkoda, że nie mogę wrócić do domu. Myślę, że umrę. Czy ktoś mi powie, dlaczego to wszystko musiało mi się przytrafić? Tatusiu, zrób to, co ci mówi ten mężczyzna, bo inaczej mnie zabije. Twoja kochająca córka Marion Parker. PS. Proszę, tatusiu, chcę dziś wrócić do domu. List kończył się pouczeniem, że w ciągu następnych 72 godzin Parker otrzyma kolejny list, a list podpisano tym razem jako Fox Fate. Powiem szczerze, że nie umiem sobie nawet wyobrazić, co musieli czuć państwo Parker, czytając przede wszystkim list od Marion. No, myślę, że to jest chyba jedna z najgorszych sytuacji, jaka może się przytrafić rodzicom. Potworna sytuacja i naprawdę aż ciężko mi sobie wyobrazić, co oni musieli wówczas czuć, myśleć, jakie emocje nimi targały. Po prostu straszna, straszna sytuacja. I niestety, chociaż policja podjęła ogromny wysiłek, aby spróbować zlokalizować dziewczynkę, jednocześnie zniechęcając pana Parkera do poddania się żądaniom okupu, władze w końcu uwierzyły, że jedyną opcją na odzyskanie dziewczynki z powrotem, żywej oczywiście, było niestety spełnienie nakazu zapłaty w formie pieniężnej, tak jak żądał porywacz. Pan Parker zgodził się spotkać z Foxem, czyli z Lisem, na 10 ulicy i rogu Gramercy Place wieczorem 16 grudnia 1927 roku. Jednak do spotkania nigdy nie doszło, ponieważ najwyraźniej wystraszony obecnością na miejscu policji porywacz przerwał próbę dokonania transakcji i nigdy nie pokazał się w miejscu wymiany, pozostawiając pana Parkera bez córki i bez jakiejkolwiek wiedzy, czy jego dziecko nadal żyje. Porywacz jednak odezwał się do Parkerów ponownie, przesyłając telegram w sobotni poranek 17 grudnia 1927 roku, zapewniając, że Marion nadal żyje i ma się na razie dobrze. Jednocześnie zrzucając winę na pana Parkera za nieudaną pierwszą próbę wymiany pieniędzy. Porywacz ostrzegł także, że tym razem będzie, cytuję, 2 miliardy razy bardziej ostrożny i sprytny. O godzinie 7:30 The Fox zadzwonił do Parkera z instrukcją, aby przewieźć certyfikaty złota na róg 5 i Manhattan Place, oczywiście w Los Angeles. Plan miał być taki, że Parker będzie stał w konkretnym miejscu w swoim samochodzie, a on swoim coupé przejedzie tuż obok niego wraz z żywą Marion, aby Parker widział ją całą i zdrową. Następnie miał zabrać pieniądze od Parkera, a samą dziewczynkę wypuścić przy następnej przecznicy. Nie chcąc ponownie ryzykować, pan Parker miał zamiar wykonać te polecenia, nie informując przy tym policji, nie informując ich w ogóle o tym całym planie. I po samotnym przybyciu na Manhattan Place, pan Parker wkrótce zauważył Chryslera Coupé, który zatrzymał się zgodnie z umową tuż obok jego samochodu. W samochodzie porywacza Parker istotnie dojrzał swoją córkę, która siedziała, no tak dość sztywno powiedziałabym, i dość nieruchomo na przednim siedzeniu pasażera, nie odwracając nawet głowy w stronę ojca, nie wydając również żadnego dźwięku, a porywacz w tym samym momencie, który swoją twarz w większości zasłonił chusteczką, wycelował olbrzymią strzelbę w stronę pana Parkera, jednak pan Parker był już tak zdesperowany, że nawet nie zwracał na to
kompletnie uwagi, wciąż tylko wpatrywał się w nieruchomą córkę i na jego pytanie, dlaczego Marion nie wydaje żadnych dźwięków, nie rusza się, no nic kompletnie, to mężczyzna siedzący obok niej powiedział, że po prostu dziewczynka śpi. Następnie nakazał panu Parkerowi oddać pieniądze oraz postępować zgodnie z poleceniami, jakie ustalili, a Parker, co nie dziwne, oczywiście chcąc mieć już to wszystko za sobą, ten cały koszmar za sobą, zabrać swoją ukochaną córeczkę z rąk tego potwora, zrobił tak, jak mu nakazano, wręczył mężczyźnie 75 oznaczonych 20-dolarowych certyfikatów złota, a następnie tajemniczy Fox odjechał, a pan Parker podążył za nim aż do South Manhattan Place i czekał, obserwował, jak młodzieniec dosłownie wyrzuca Marion, jak szmacianą lalkę i z piskiem opon odjeżdża. Parker próbował również zapisać numer rejestracyjny Chryslera Coupé, ale tablica była wygięta specjalnie w taki sposób, że udało mu się tylko spisać część liczb. Kiedy The Fox uciekł z miejsca zdarzenia, pan Parker wyskoczył natychmiast z samochodu i podbiegł do swojej nieruchomej córki. Trzymając ją w ramionach, stało się dla niego bardzo jasne, że Marion już nie żyje, co spowodowało niekontrolowany szloch na środku drogi, czemu też oczywiście, myślę, nie ma się co dziwić, bo do samego końca naprawdę żywił nadzieję, że gdy on wykona wszystko zgodnie z żądaniami porywacza, to porywacz bez najmniejszego problemu odda mu jego córkę. Niestety mała Marion Parker została ofiarą brutalnego morderstwa i teraz uwaga, dla osób bardzo, 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 bardzo wrażliwych, jeśli nie czujecie się na siłach, aby tego słuchać, to omińcie proszę ten fragment. Gdy ojciec zaczął oglądać swoją córkę, okazało się, że trzymał w ramionach tak naprawdę tylko głowę i tułów, który był ciasno owinięty ręcznikami, a jej ręce i nogi zostały odcięte całkowicie i na całej długości tak, że sam korpus jej wnętrzności zostały wypatroszone, a ta przestrzeń, która była pozostałością po jej wnętrznościach, została wypchana różnymi szmatami. Sama głowa również została odcięta, a żeby trzymała się korpusu, to został do tego celu użyty drut, który został mocno przymocowany do jej szyi, wręcz wbijał się w jej skórę, a następnie został poprowadzony w stronę karku aż za głowę. Aby głowa w miarę utrzymywała pion, to ten drut, który szedł za szyją Marion, został poprowadzony wzdłuż jej głowy i owinięty ciasno wokół czoła. Nie wiem, czy dobrze Wam to opisałam, ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Czarnej nici użyto do zszycia jej powiek, w sensie przyszyto jej powieki do tej części, gdzie zaczyna się łuk brwiowy, aby wyglądało na to, że dziewczynka wciąż żyje i ma otwarte oczy. Zgodnie z przeprowadzoną sekcją zwłok, Marion nie żyła od około 12 godzin. Nic nie wskazywało także na to, że została wykorzystana seksualnie, a w płucach nie stwierdzono obecności chloroformu ani eteru. Nie wiedząc tak naprawdę, jaka była dokładna przyczyna śmierci, to koroner wpisał znaczną utratę krwi lub uduszenie. Niestety nie był to koniec makabrycznych odkryć, bowiem w niedzielę 18 grudnia 1927 roku w pobliżu Parku Elizejskiego znaleziono 5 paczuszek zawiniętych w gazetę, które zawierały brakujące części ciała dziewczynki. Dla policji i społeczeństwa stało się jasne, że bezwzględny porywacz, który stał się bezwzględnym mordercą, przebywał na wolności i dopóki nie zostanie postawiony przed sądem, nikt tak naprawdę nie mógł czuć się bezpieczny. W tym celu ustanowiono nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów dla osoby, która wskaże jakieś przydatne informacje dotyczące porywacza mordercy, które przyczynią się oczywiście do jego schwytania. W poszukiwaniach sprawcy brało udział ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy, w tym członkowie amerykańskiego legionu, amerykańskich tajnych służb czy strażaków.
Również dzienniki szalały w swoich wydaniach, codziennie opisując całe poszukiwania mordercy. Co więcej, sam dziennik Los Angeles Times uznał zabójstwo Marion za najstraszniejszą zbrodnię lat 20. Ówczesny gubernator Kalifornii Bruno Fitz poszedł za to jeszcze dalej, nazywając zabójstwo dziewczynki najbardziej okrutną zbrodnią w historii Kalifornii. W czasie, gdy trwały poszukiwania bestii, jak go nazywano, bardzo szybko odbył się skromny i rodzinny pogrzeb małej Marion w Little Church of the Flowers Forest Lawn Memorial Park w Glendale w Kalifornii. Dziewczynka została podana kremacji, a urnę pochowano w wielkim mauzoleum na Forest Lawn. W niedzielę 18 grudnia 27 roku śledczy zlokalizowali Chryslera Coupé z 27 roku, którym jechał porywacz Marion. Został on porzucony na parkingu w dzielnicy Westlake Park i stwierdzono również, że pojazd został skradziony podczas napadu 7 listopada 27 roku w Kansas City w stanie Missouri od niejakiego doktora Herberta L. Mansa. Tablice rejestracyjne znalezione w coupé miały również zostać skradzione 5 grudnia 27 roku z pojazdów w San Diego. Na 620 South Manhattan Place, około jednej przecznicy od miejsca, w którym wyrzucono zwłoki Marion, odkryto również walizkę zawierającą papiery nasączone krwią i szpulkę nici, która pasowała do nici, której zabójca użył do zszywania powiek Marion. Dochodzenie przyniosło w końcu pozytywny obrót, gdy metka na jednym z ręczników używanych do owijania korpusu Marion wskazywała, że należał on do Bellevue Arms Apartments, zlokalizowanych w Angelino Heights, w dzielnicy niedaleko centrum miasta, a także w pobliżu Parku Elizejskiego, gdzie, jak pamiętacie, zostały odkryte paczuszki z wnętrznościami dziecka i innymi częściami jej ciała. Gdy policja dotarła do tego kompleksu przy Bellevue Avenue, właściciel John Henry wskazał, że opis podejrzanego o morderstwo odpowiada opisowi mężczyzny nazywającego się według niego Donald Evans, który wynajął pokój 315 23 listopada 1927 roku. Lokatora w pokoju 315, znajdujący się na jego prośbę w, cytuję, cichej okolicy na tyłach Bellevue Arms, nigdzie nie było, ale zostawił wskazówki, które bardzo, ale to bardzo, zainteresowały policję. Były to m.in. odcisk kciuka pozostawiony na cukiernicy, pół skorupy orzecha laskowego wrzuconego do kosza na śmieci, który pasował do drugiej połowy znalezionej w jednym z ręczników otaczających ciało Marion, następnie kawałek nici pasujący do nici używanej do zszycia powiek Marion lub według innych źródeł był to kawałek drutu, którym owinięto korpus, szyję i głowę dziewczynki, a na biurku odnaleziono notatnik z wyhaftowanym imieniem Marion. W pokoju znaleziono także żyletki, do których porywacz nawiązywał w swoich listach do Perego Parkera, że to właśnie nimi potnie Marion, jeśli ten nie spełni jego żądań. Wreszcie inni najemcy powiązali tajemniczego Donalda Evansa, którym okazał się niejaki William Edward Hickman, 19-latek, który mimo młodego wieku nie był niestety tabulą rasą w kwestii przestępstw, co więcej, faktycznie miał on powiązania z Perrym Parkerem. Według szefa detektywów Hermana Kleena dowody na poparcie Hickmana jako porywacza i mordercy Marion były naprawdę przytłaczające. Kluczowymi dowodami przeciwko Hickmanowi były odciski palców pobrane z Chryslera Coupé oraz listy, które wysyłał do rodziny Parker, ponieważ jeden z detektywów odnalazł w jednych aktach sprawy w sądzie dla nieletnich, które tyczyły się jakiejś tam sprawy Hickmana za młodu, to detektyw odnalazł tam odpowiednik jego odcisków palców. Wspominałam przed chwilą, że Hickman znał się z Parkerem z pracy, ponieważ Hickman pracował przez 6 miesięcy w banku First National Trust and Saving Bank jako posłaniec, ale wpadł w jednej kwestii i wypadł z roboty. Wpadł, ponieważ został oskarżony o fałszowanie czeków podczas swojej pracy. Hickman
o dziwo przyznał się do fałszowania tych czeków na kwotę około 400 dolarów. Został potem oczywiście zwolniony, jednak próbował w późniejszym czasie odzyskać tę pracę jako posłaniec, ale Parker jako główny naczelnik odmówił przywrócenia go po prostu do pracy. I Parker zeznał później, że Hickman próbował choć uzyskać od niego referencje na temat swojego przepracowania w jego banku, aby mógł się zatrudnić w innym miejscu, ale Parker ponownie mu odmówił. Nie wiem, na jakie referencje Hickman liczył, bo raczej pozytywne to one by nie były. W każdym razie Hickman został także pozytywnie zidentyfikowany przez kilka osób, w tym przez na przykład Dorothy Snyder, która pracowała w Western Union i która rozpoznała Hickmana jako mężczyznę, który wysłał stamtąd jedne z telegramów do pana Parkera. Następnie wcześniej wspomniany już właściciel apartamentów, pan John Henry, również zidentyfikował Hickmana jako osobę, która faktycznie wynajmowała u niego mieszkanie, podobnie jak aptekarz K.D. Jackson i dwóch innych aptekarzy z lokalnych aptek, którzy wskazali Hickmana jako osobę, która ukradła środki znieczulające z ich aptek w poprzednim miesiącu. Potem oczywiście mamy sekretarkę szkoły panią Naomi Britton i dyrektorkę panią Mary Holt, które także pozytywnie zidentyfikowały Hickmana jako mężczyznę, który zabrał Marion ze szkoły w ten feralny grudniowy poranek. We wtorek 20 grudnia 1927 roku Hickman został formalnie oskarżony o porwanie i zabójstwo Marion Parker i oczywiście osadzony w areszcie. Teraz myślę, że jest to też dobry moment, aby chociaż w kilku słowach przedstawić Wam osobę Williama Edwarda Hickmana. Hickman urodził się 1 lutego 1908 roku w hrabstwie Sebastian w stanie Arkansas jako jedno z pięciorga dzieci Williama Thomasa i Ivy Buck Hickman. Jego ojciec niestety porzucił rodzinę, zamieszkując w El Paso w Teksasie, gdy William miał zaledwie 9 lat. Gdy ukończył Central High School w Kansas City, William miał zaledwie 11 lat, gdy popełnił swoje pierwsze przestępstwo, jakim była kradzież cukierków. Ale niestety z czasem, po przeprowadzce do południowej Kalifornii, jego przestępcza kariera stała się coraz bardziej zaawansowana. I już nie chodziło wyłącznie o cukierki. W Los Angeles w grudniu 24 listopada 26 roku Hickman i jego w cudzysłowie przyjaciel Welby L. Hunt napadli na aptekę Rose Hill przy Huntington Drive, którą prowadzili państwo Clarence Ivy i Ruth Toms. Już prawie wszystko skończyłoby się bez większego problemu. To znaczy, sam napad to nie jest mały problem, ale chodzi mi tutaj o to, że nikt by nie ucierpiał na swoim zdrowiu i przede wszystkim życiu, ponieważ w pewnym momencie do apteki wszedł funkcjonariusz policji, pan Oliver, i wywiązała się strzelanina, w której został śmiertelnie postrzelony pan Toms, a policjant Oliver otrzymał strzał w prawą dłoń. Mimo to był dalej w stanie strzelać do złodziei, ale niestety mężczyźni zdołali uciec bez uszczerbku na swoim zdrowiu. Kiedy Hickman został aresztowany za fałszerstwo w czerwcu 27 roku, mieszkał wówczas z matką i siostrą w malutkim domku przy Beach Street. Jednak nie zagościli tam zbyt długo, ponieważ wrócili do Kansas City, gdzie William otrzymał pracę jako woźny w teatrze. Zbyt długo jednak legalna praca woźnego nie usatysfakcjonowała go i w pierwszym tygodniu listopada 27 roku, wymachując bronią, Hickman ukradł wspomniany już wcześniej Chrysler Coupé i wrócił nim do Los Angeles, gdzie przyjął nowe personalia jako Donald Evans i George Fox. Szukając Hickmana, można powiedzieć, że władze postawiły wszystkich i wszystko na nogi, byle tylko go dopaść, nie patrzyli na koszty poszukiwań, wykorzystywali wszelkie możliwości, jakie mieli na rok 27. I los się uśmiechnął do śledczych, bowiem okazało się, że Hickman był widziany ostatni raz przez pracownika stacji benzynowej Johna Warda niedaleko Los Angeles w dniu 20 grudnia 27 roku, około godziny 5 nad ranem, po tym jak Hickman wlał 5 galonów benzyny do skradzionego coupé.
I uciekał ze stacji, oczywiście nie płacąc za paliwo, jednak mimo usilnych prób wciąż nie udało się zlokalizować zabójcy. Jak wspomniałam też wcześniej, dzienniki w całym kraju szalały z codziennymi informacjami na temat poszukiwań mężczyzny, publikując również jego fotografie, a mężczyźni pasujący do opisu podejrzanego byli sprowadzani przez policję na przesłuchania, ponieważ doniesienia o tym, że ktoś gdzieś widział Hickmana, przybywały z całego zachodniego wybrzeża i Nowego Jorku, a także z takich miast jak Chicago, Iowa, Wichita, Kansas, Des Moines i Tucson w Arizonie. W jednym przypadku 27-letni Michael O'Neill, sobowtór Hickmana, który mieszkał zaledwie kilka mil od miejsca uprowadzenia Marion, został aż 5 razy aresztowany, zanim władze oficjalnie oczyściły go z wszelkich podejrzeń. W końcu jednak, zupełnie przypadkiem, udało się złapać Hickmana, bowiem następnego dnia po spotkaniu z Parkerem Hickman udał się na Hollywood Boulevard, gdzie ukradł zielony samochód Hudson i uciekł z $15 w kieszeni, które oczywiście również ukradł, a następnie skierował się w stronę San Francisco. Tam spędził jedną noc w hotelu i udał się do Oregonu i Waszyngtonu. W środę 21 grudnia 27 roku Hickman wykorzystał 2 z tych swoich złotych certyfikatów, które, jak pamiętacie, otrzymał jako okup od pana Parkera. I w sklepie z odzieżą w centrum Seattle Hickman kupił bieliznę, parę czarnych rękawiczek i czapkę, przyciągając wzrok właściciela George'a Wilgabego, bo jak mówiłam wcześniej, zdjęcia przedstawiające Hickmana krążyły we wszystkich dziennikach w całym kraju, więc był on dość łatwy do rozpoznania. Właściciel natychmiast po wyjściu Hickmana z jego sklepu zadzwonił na najbliższy komisariat policji i gdy ci przybyli na miejsce, okazało się, że numer seryjny rachunku za $20 zgadzał się z numerem seryjnym rachunku z okupu. Valley Garage w Kent w stanie Waszyngton na przedmieściach Seattle Hickman wykorzystał pozostałe $20 na zakup benzyny. W czwartek 22 grudnia 1927 roku w Echo w stanie Oregon funkcjonariusze złapali Hickmana, który o dziwo nie stawiał żadnego oporu i pomimo faktu, że posiadał przy sobie rewolwer wraz z resztą okupu w wysokości około $1400, w samochodzie znajdował się także pistolet kalibru 45 i śrutowa strzelba. Jednak Hickman takim zmęczonym głosem miał powiedzieć w trakcie zatrzymywania, cytuję: cóż, myślę, że to już koniec. Hickman został zabrany do więzienia w Pendleton i przesłuchany przez śledczych w sprawie morderstwa Marion. Początkowo nie potwierdził swojej prawdziwej tożsamości i zaprzeczył, że jest odpowiedzialny za śmierć dziewczynki, ale pod presją śledczych w końcu przyznał się, że jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem jest William Edward Hickman, choć podejrzewam, że policjanci raczej nie głaskali go po głowie i nie prosili grzecznie 100 razy, aby przyznał się do tego, kim tak naprawdę jest, tylko myślę, że tutaj poszły w ruch trochę bardziej brutalniejsze metody. Chociaż przyznał się do porwania Marion, aby uzyskać pieniądze z okupu na opłacenie, uwaga, studiów, to nie przyznał się absolutnie do zabójstwa. A co więcej, zeznał, że zabójcą dziewczynki był jego wspólnik, niejaki Oliver Andrew Kramer. Co bardzo zaskoczyło śledczych. Hickman twierdził, że nie wiedział o śmierci Marion, dopóki Kramer nie przyjechał w sobotę wieczorem z jej zwłokami do jego mieszkania na Bellevue Arms. Na nieszczęście dla Hickmana policja szybko obaliła tę jego wersję, bowiem Kramer miał mocne alibi, które uniemożliwiałoby zamordowanie mu Marion, ponieważ w tym czasie, gdy Marion zginęła, to Kramer siedział w więzieniu w Los Angeles od kilku miesięcy przed porwaniem i zamordowaniem Marion. Ale oczywiście do samej znajomości Hickmana faktycznie się przyznał, jednak zdecydowanie zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego z zabójstwem dziewczynki, bo po prostu fizycznie było to niemożliwe z racji właśnie jego odsiadki. W międzyczasie pod budynkiem aresztu zaczął gromadzić się coraz większy tłum,
który w momencie, gdy dowiedział się o tym, że przybywa tam Hickman, to jak możecie się spodziewać, chcieli samodzielnie dokonać samosądu, więc w obliczu takiego realnego zagrożenia postanowiono eskortować Hickmana przez cały sztab policjantów, detektywów, inspektorów i wszystkich świętych łącznie. Hickman miał bowiem zostać transportowany specjalnym, dołączonym dodatkowo wagonem i zdając sobie sprawę z tego, co go może czekać, próbował przed podróżą dwukrotnie popełnić samobójstwo, co jednak mu się nie udało, ponieważ za każdym razem interweniował w odpowiedniej chwili strażnik. W ogóle jego sposoby na odebranie sobie życia były dość nietypowe, mianowicie za pierwszym razem próbował wepchnąć sobie głęboko do gardła chusteczkę bawełnianą, zaś za drugim razem spadł ze swojej pryczy głową w dół na podłogę. W wywiadzie, który został przeprowadzony 22 grudnia z jednym z miejskich redaktorów i dziennikarzy sądowych, wciąż wskazywał palcem, że to jego przyjaciel, wspólnik Andrew Kramer stoi za zabiciem małej Marion. Hickman wskazał, że był przyjazny i delikatny dla dziewczynki, a nawet zabrał ją do kina tego samego dnia, w którym została porwana. Według Hickmana, kiedy film się skończył, Marion powiedziała, cytuję: "Zastanawiam się, co powiedzą dzieciaki ze szkoły, kiedy wrócę. Będą chcieli wiedzieć, co robiłam." O tym, jak zabrał się do porwania dziewczynki, Hickman powiedział, cytuję: "Zaparkowałam wcześniej pod jej domem, więc mogłem zobaczyć, jak wychodzi do szkoły i zobaczyć, do jakiej szkoły chodzi. I przyszło mi do głowy, że gdybym poszedł po nią do szkoły, mógłbym ją w ten sposób zabrać. Nie było planu, ale myślałem o tym. Poszedłem i powiedziałem nauczycielce, że jej ojciec miał wypadek. Zapytali mnie, którą dziewczynkę chcę, a ja powiedziałem, że młodszą. A ona na to odpowiedziała: Marion? A ja powiedziałem: tak, to o nią wzywa jej ojciec." Zanim Hickman podróżował do Los Angeles na rozprawę, przyznał się policji, że morderca, o którym mowa, to w rzeczywistości on sam. W 19-stronicowym zeznaniu Hickman przyznał się do rozczłonkowania Marion, czując, że w ten sposób może łatwiej pozbyć się jej szczątków. Twierdził, że po przyprowadzeniu dziewczynki do swojego mieszkania udusił ją ręcznikiem, choć tutaj w źródłach pojawiają się różne informacje, ponieważ raz jest to ręcznik, a raz drut. W każdym razie udusił ją, ponieważ bał się, że jej krzyki mogą zaalarmować okolicznych sąsiadów. Przyznał się wtedy do umieszczenia dziewczynki w wannie, gdzie obcięto jej kończynę, a następnie, cytuję, rozciął ją w talii, zanim położył jej ciało na półce, a pod nią ręcznik, aby wchłonął krew. Hickman miał chyba whiskasa zamiast mózgu, ponieważ wyznał, że nawet po uduszeniu dziewczynki, podcięciu jej gardła i częściowym rozczłonkowaniu myślał, że może nadal żyć. I tutaj zostawiam taką specjalną ciszę. Co więcej, Hickman zeznał, że nie motywowała go żądza zemsty. Argumentował, że została wybrana jako okazja, która się nadarzyła. Ot tak po prostu. Wiedział, że Parkerowie są rodziną majętną, a jego pragnieniem było zapisanie się do szkoły, i to nie byle jakiej, bo do szkoły religijnej Parkville w stanie Missouri, zwanej Park College. Co już w ogóle w obliczu całej tragedii jest dla mnie osobiście wybitnie tragiczne. Po zamordowaniu i przeprowadzeniu, wręcz wypatroszeniu dziecka, Hickman wyznał, że wiedział, aby otrzymać pieniądze z okupu, musiał sprawić, by wyglądało na to, że Marion wciąż żyła. W związku z tym uczesał jej włosy, posypał pudrem twarz, użył igły i nici, aby przytrzymać jej powieki otwarte. W świetle tych makabrycznych wyznań adwokat Hickmana, Jerome K. Walsh, natychmiast doradził mu, aby przyznał się do niewinności z powodu obłędu. Starając się uniknąć czegoś, co wydawało się być pewną wycieczką na szubienicę, Hickman stał się jednym z pierwszych oskarżonych o morderstwo, którzy skorzystali z nowego prawa kalifornijskiego, zgodnie z którym przestępcy nie mogli przyznać się do winy z powodu szaleństwa. Jego adwokat miał nadzieję, że zaoferuje w tej sprawie dementia praecox, czyli, cytując Wikipedię, to nazwa schorzenia psychicznego polegającego na wycofaniu się ze wszystkich sfer działalności, w cudzysłowie, zewnętrznej i zatopieniu się w świecie wewnętrznym.
Jednak prokurator okręgowy przeciwdziałał temu, mając swoich własnych ekspertów od zaburzeń psychicznych, w tym doktora Reynoldsa i doktora Nichelsa, którzy po spędzeniu kilku godzin na badaniu oskarżonego stwierdzili, że Hickman jest całkowicie zdrowy na umyśle. 11 stycznia 1928 roku wraz z rozpoczęciem procesu Hickman bardzo chciał być sądzony przez sąd dla nieletnich, omijając w ten sposób ostrzejsze konsekwencje sąd dla dorosłych, ale jak możecie się domyślać, zostało to odrzucone i obalone przez sędziego Scotta. 25 stycznia 1928 roku w Sądzie Najwyższym rozpoczął się proces Hickmana, na czele którego stanął sędzia J.J. Trabuco. Jury składało się z 8 mężczyzn i 4 kobiet. Połowę jurorów opisano jako siwowłosych, a pozostali w średnim wieku. I obrona jednak z jakiegoś powodu była niezadowolona ze składu ławy przysięgłych, czego nie omieszkała umieścić w protokole. Mecenas Walsh rozpoczął swoją obronę od zeznań alienistów i również ojca oskarżonego i celem tego wszystkiego było przedstawienie historii chorób psychicznych, które miały miejsce w ich rodzinie, co oczywiście miałoby sugerować jakieś genetyczne predyspozycje. Między innymi obejmowało to ukazanie matki Hickmana jako neurotyczki i takiej skłonnej do prób samobójczych oraz wskazanie, że jego dziadek Otto Buck był, cytuję, podatny na ataki, a jego żona Becky miała halucynację, że, cytuję, wszyscy byli przeciwko niej. Przeciwstawiając się obronie, prokuratura przedstawiła list, w którym Hickman napisał do innego osadzonego, prosząc o radę w sprawie uzyskania werdyktu o niewinności z powodu obłędu. Cytuję, muszę wpaść szał w sądzie, rzucać się po podłodze, śmiejąc się i krzycząc, zanim prokuratura zakończy sprawę. Może nawet na oczach samego starego Parkera. Było również zeznanie strażników więziennych w Oregonie, że Hickman szukał instrukcji, jak postępować jak szalony. Prokuratura wysnuła teorię, że motywacją Hickmana do uprowadzenia i zamordowania Marion była głównie zemsta na jej ojcu, który zeznawał w procesie o fałszerstwo Hickmana oraz jego odrzuceniu, gdy Hickman próbował kolejny raz startować na stanowisko. Niektórzy uważają, że Hickman mógł również dążyć do rozgłosu, popełniając tę szokującą zbrodnię, po tym jak rzekomo wspomniał reporterowi, że chciał, aby dzienniki rozpisywały się na temat tego okrutnego czynu, podobnie jak to było w przypadku wspomnianych już wcześniej nastoletnich morderców Leopolda i Loeba. Jak możecie się spodziewać, mimo prób jakichkolwiek prób obrony, w procesie trwającym 13 dni, w piątek 9 lutego 1928 roku, jury w zaledwie 36 minut uznało Hickmana za zdrowego na umyśle podczas porwania i zabójstwa Marion Parker, a zatem winnego. Następnego ranka, 10 lutego 1928 roku, Hickman został skazany na śmierć przez powieszenie, a 5 lipca Sąd Najwyższy Kalifornii podtrzymał wyrok skazujący dla Hickmana. W dniach poprzedzających egzekucję napisał serię listów z zeznaniami do policji w całym kraju, w których przyznawał się do morderstw, za które został skazany, ponieważ w międzyczasie został jeszcze skazany za zabójstwo aptekarza, a także do rabunków, które popełnił. Jak to często bywa w przypadkach skazanych na karę śmierci, Hickman stał się bardzo wierzący, bardzo religijny, a swój ostatni dzień spędził na medytacji i czytaniu Biblii. W dzień egzekucji ostatni raz odwiedził go jego ojciec, który jeszcze próbował przekonać naczelnika więzienia San Quentin o niepoczytalności syna, ale oczywiście nic to nie dało. Matka chłopaka nie była w stanie być w tym dniu przy swoim synu, ponieważ cała ta sytuacja była dla niej zbyt bolesna i nie była w stanie jej udźwignąć. I myślę, że tutaj też nie ma się co dziwić. 19 października 1928 roku Hickman został powieszony w więzieniu San Quentin za porwanie i zabójstwo Marion Parker, stając się tym samym 194. osobą, która została stracona w Kalifornii.
Co ciekawe, Hickman, mimo że dokonał tak bestialskiego mordu, to na szafot wszedł przy pomocy strażników, ponieważ był tak zestresowany, że zdążył nawet zemdleć, co powodowało trudności w samodzielnym wchodzeniu choćby po schodach prowadzących na szubienicę. 3 godziny po egzekucji Hickman został pochowany w nieoznaczonym grobie na cmentarzu Świętego Krzyża w Colma w Kalifornii. Jako ciekawostkę powiem wam też, że były przyjaciel Hickmana, Welby Hunt, który został również skazany wraz z Hickmanem za zabójstwo aptekarza Thomsa, wyszedł warunkowo z więzienia 26 maja 1995 roku i zmarł w wieku 84 lat. Perry Parker zmarł 31 grudnia 1944 roku w wieku 65 lat. Matka Marion, Geraldine Hazel Parker, zmarła w wieku 75 lat w San Diego w Kalifornii w 1963 roku. Brat Marion, Perry Willard Parker, również miał 75 lat, kiedy zmarł w 1983 roku w Torrance w Kalifornii. Jako weteran sił powietrznych służył podczas II wojny światowej i wojny koreańskiej. Siostra bliźniaczka Marion, Marjorie H. Parker, wyszła za mąż i przeniosła się do San Diego, odchodząc z tego świata w wieku 71 lat w 1987 roku. I tak, moi drodzy, kończy się ta bardzo smutna, bardzo przygnębiająca i bardzo brutalna historia śmierci małej Marion Parker. Jak wspominałam, ta sprawa w cudzysłowie chodziła za mną i od bardzo dawna czułam, że prędzej czy później zagości ona na moim kanale. Nie wiem, czy takie historie mogą się podobać, ale mam nadzieję, że ta historia również Was zainteresowała. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie i do usłyszenia. Pa, pa.